W niedzielę odbędzie się coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Według szacunków weźmie w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Mieszkańcy miasta muszą się liczyć z utrudnieniami. Paweł Jędrusik. Już od wczesnych godzin porannych w niedzielę 26 maja w Piekarach Śląskich będzie można spotkać pielgrzymów. O godzinie 8 rozpoczną się pierwsze modlitwy, a o 9:30 ma odbyć się procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. W związku z pielgrzymką mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Przede wszystkim wyłączone zostaną niektóre ulice, zwłaszcza ulica Bytomska na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Ziętka. Cały ten dzień w tej ulicy nie będzie ruchu. Rozstawione tam zostaną stragany, będą się tamtędy też przemieszczać pielgrzymi, także ta ulica, tak jak każdego roku, jest wyłączona. Ponadto pojawią się utrudnienia związane z komunikacją. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem Jestem w kościele. Zakończy się procesją do Bazyliki Piekarskiej o godzinie 16:00.